lecisz, Rychu, bo ty jesteś bardziej elokwentny. Tak mama zawsze powtarzała, że ty jesteś taki... Ty jesteś taki specjalny i szczególny. Tego... Co to ja chciałem? Ja myślę, że to już jest chyba... To byłoby na tyle, nie? Dzięki, na razie. Opowiadaj, Rysi, bo jest co opowiadać. Ale co? Właśnie, że niewiele jest do opowiedzenia. Dzień dobry. Od początku, cześć. Dawno nas nie było razem na wspólnym filmie. Bo ty woliłeś... Miłoszewskie. Ty woliłeś... Ty woliłeś sam jeździć na ryby, robić szychty na szachtach. No. Witamy z jeziora Smolno. Piękny klimat, naprawdę. Jest tutaj niesamowicie przyjemnie. To, co słyszeliśmy o tej wodzie, to, co widzieliśmy na jakichś tam materiałach, jakby, potwierdza. Jakby nie było, to jest nasz pierwszy wyjazd na taką mało skomercjalizowaną wodę, nie? Pierwszy taki... Ja bym się nie odważył użyć słowa skomercjalizowana. No praktycznie... To nie ma nic wspólnego z komercją. No dokładnie. To, że stoją na pomostach namioty, to kompletnie się jakby zlewa tutaj z całym tym krajobrazem. Dzisiaj mamy poniedziałek, 3 września. Przyjechaliśmy wczoraj po południu. Zanim tutaj się ogarnęliśmy, to się zrobił wieczór praktycznie. Jesteśmy na Bagienkach, czyli praktycznie na drugim końcu jeziora. Tam jest, nie wiem, w kadrze raczej nie widać, ale... Tam jest główny pomost, jesteśmy na drugim końcu. Tak, jak to często bywa, znaczy zawsze tak jest, że jak przyjeżdżamy z Tomkiem, to losujemy, kto robi z prawej, kto z lewej. Mrocznemu tutaj przypadły lewa strona, krzaczory jakby. Do obłowienia, ja łowię po prawej stronie, przy trzcinach. Powiem szczerze, że myślałem też, że będzie inaczej, bo jak badaliśmy tyczką, to zdarzają się tak nawet mniejsze poletka twardego dna. Kwadratowe. Nawet mniejsze, nie? Praktycznie się coś tam ten twardego nagle tyczka wjeżdża, nie? Tylko że ten muł, który tam występuje, on jest tak rzadki, tak miękki. No, dosłownie, no, błoto. I tak głęboki, że tam nawet kwestia jakichś długich przyponów i kamienia na zrywkę może powodować to, że ten przypon on jednak cały tam wjedzie. Bo to nie jest coś, co... Musisz tą tyczką trochę siły użyć, nie? To wjeżdża jak masło po prostu. Nie łowię tam typowo na to nosę kulki, tylko na każdym zestawie jest tam jakiś popek, żeby to delikatnie podnieść. No i na razie nic. Trochę nas to martwi, bo jak przyjechaliśmy, to tutaj Czarek, właściciel, powiedział, że przez weekend padła jedna chyba ryba, nie? I tylko na Bagienkach. I tylko na Bagienkach ktoś. A wszystkie pomosty były zajęte, także... Słuchajcie, zero spławów. Nie ma nic kompletnie. Nie pluska się nawet biała ryba, jakieś płotki. Drapieżnik nie goni. Drapieżnik nie goni. Po prostu jest martwica totalna, nie? No, na to generalnie na to wpływu nie mamy. Rezerwacje też dokonaliśmy już ze 2, jak nie 3 miesiące temu. Bueno, tam to... I na to tutaj wpływu nie mamy. Pogoda ma być mniej więcej taka stabilna, to co patrzę, czyli ma być dosyć pogodnie, w miarę ciepło, nocki też. I tyle tutaj. No, będziemy się starali wyciągnąć jakąkolwiek rybę, bo taki był nasz zamysł. My tutaj nie przyjechaliśmy absolutnie z nastawieniem na jakieś, nie wiem, szaleństwo pod pojęciem brań, ale no, zależałoby nam na tym, żeby jednak tą rybę wyciągnąć. Rysiu, tak jak powiedział, łowi tutaj w tej części pod ścinami, ja jestem przy drzewach, no i nie ma co ukrywać, jak pływaliśmy sobie tutaj po tej mojej stronie, to faktycznie przy drzewach nawet też faktycznie widać placki po prostu wyjedzone. No widać ewidentnie, że tam też było karmione przez wędkarzy i te ryby tam naprawdę mocno żerowały. Nawet tutaj jedna z tych miejscówek, którą wybrałem, nie widziałem tego wcześniej, oczywiście są drzewa, to na materiale też tutaj pokażemy może. Fajnie widać właśnie wyjedzony placek. Dobra, tu są jakieś drzewa, gdzieś trzeba się złamać z tą żyłką. Już do Ryśka mówię, też zakupiliśmy sobie te specjalne haczyki, żeby ewentualnie wkręcić gdzieś w gałąź, żeby tą żyłkę jednak poprowadzić, uciec trochę od tych wszystkich zawad. No i praktycznie patrz, oglądam się za siebie, gdzie chciałbym haczyk zawiesić, a ten haczyk już wisi. Się śmialiśmy, że po prostu są pewne już schematy, że naprawdę podobnie myślimy jako wędkarze pod pojęciem tych miejscówek, no i nigdzie indziej bym tego haczyka nie wpiął jak w to miejsce, w którym on tam był, także i też się tym posłużyłem.
Dla mnie to jest też innowatorski temat, bo faktycznie pierwszy raz łowię w taki sposób, żeby gdzieś tam żyłkę wyprowadzać zaraz za zestawem końcowym, prawie w pionie nad wodę i ciągnąć go gdzieś tam haczykiem, wyprowadzając za tym. No tyle, no jest to bardzo, myślę, bardzo, bardzo ciekawy sposób. Zobaczymy, no nie minęła nawet doba, bo jesteśmy do czwartku. Mamy te 4 doby, no niecałe 4 teraz już można powiedzieć. Gdzieś tam koło 16-17 ty miałeś zestawy już polokowane. Ja trochę później, jako drugi wywoziłem. I tyle, no w nocy się oczywiście nic nie działo. Ja szczerze mówiąc zakładałem, że jakichś tam ruchów nie będzie, tym bardziej jeżeli słyszeliśmy tu od Czarka, że bardzo słabo ryba żeruje. To było słychać, też tutaj trochę sobie posiedzieliśmy jeszcze wieczorkiem. Zero jakichś ruchów na wodzie, co jakby pozwalało przypuszczać, że tak to się zakończy. No i tyle. Nie sypaliśmy jakoś dużo na zestaw. Tam parę garści. Delikatnie. Poszło, ustaliliśmy z Ryśkiem, że trzymamy dzisiaj te zestawy na pewno przynajmniej dobę, żeby one tam były. Jeżeli chodzi o gospodarza wody, no to pierwsze dwa zdania, uściśnięcie dłoni, już wiesz, z kim masz do czynienia. Dokładnie. Naprawdę, Czarka, tu osobiście poznaliśmy pani Ewy. Z panią Ewą mieliśmy kontakt telefoniczny, mailowy, ale to też pytanie, odpowiedź, ciach. Widać, że ci ludzie tutaj jakoś naprawdę są związani z tym miejscem i tym żyją. Także też ciekawostka, myślę, że ty możesz powiedzieć, bo ty chyba więcej usłyszałeś, jak płynęliśmy tu z Czarkiem, co na przyszły rok, nie? Jeszcze jakie udogodnienia, takie, które de facto w żaden sposób nie wpłyną na ten dziki klimat tutaj. Wiecie, najciekawsze jest to, że tutaj Czarek podjął pewne decyzje pod wpływem tego, jak widział, jak ludzie przyjeżdżają na ryby. Przyjechało dwie, trzy nocki, a są dwoma samochodami. Przyjechało dwóch ludzi z Poznania i przyjechali samochodami zawalonymi po sufit. Dwoma autami, tak. I stwierdził, że dodatkowo jeszcze na każdym stanowisku będzie ponton przycumowany. Tak. Będzie podbierak ze sztywną ramą. Też w taki się wyposażyliśmy. No. Poczekaj, Rysiu, a może powiem o nim. Będzie kołyska. Ze Poznania. Czekaj. Ja wezmę. O. Całkiem niedrogi sprzęt firmy Mikado. Duży kosz, on jest 70 chyba, albo 80 na 90, 80 na 90, większego już nie było. To jest oczywiście gumowana siatka, sztyca jest tutaj wyciągana. Ona ma ile? 1,5 metra? Nie, chyba nie, 1,20 metra. Coś takiego. Tej ramy się tutaj akurat nie składa. Nie składa, no w samochodzie to śmiesznie wyglądało. Fajnie po prostu. Jechaliśmy i nam zwisał już. Wyglądaliśmy, jakbyśmy szli na te przeciwko pszczołom i osom, nie? Taki sprzęt się wyposażyliśmy, bo no też mieliśmy świadomość, że tutaj w tych ciężkich warunkach przy zwykłym podbieraku to może być chwila, moment, jedno zanurzenie, pociągnięcie gdzieś tam. Tak, że gałąź jest out, nie? Jest po podbieraku, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, którą się wyposażyliśmy też, jakby obserwując tu kolegów, którzy wędkują, każdy ma to... Tak zwany zestaw łopatologiczny, to jest podpórka do bata, ta tutaj, którą mamy przy sobie zawsze, jak łowimy na bata. Mieliśmy, tak. Na bata. Tak. Rozsuwana. Wiadomo, że to miało taki kształt takiej eski, trochę przerobione. Także jak się podpłynie, i gdyby trzeba podpłynie, tą żyłkę można fajnie zahaczyć tutaj, wyciągnąć sobie. Nie? No pomóc sobie, tak? Także... Tutaj myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny patent i wydaje mi się, że niezbędny. No raczej. Niemalże przy każdym stanowisku, bo jednak patrząc na stanowiska, ludzie łowią i przy trzcinach, i przy drzewach, także... Także to się naprawdę przydaje. No, tutaj Czarek nas uświadomił, że to, że tutaj pod trzcinami zestaw w przypadku tam brania karpia, to nie znaczy, że będzie fajnie kolorowo, bo... Część trzcin jest w ogóle, po prostu z korzeniami, tak, unosi się. Tak, część, spodem jest... Tak, są pływające po prostu, tak, nie? I to tak faktycznie sami widzieliśmy na własne oczy, że są... Dokładnie. Wystają jakby takie bulwy, a pod spód można tam wjechać, także... To wcale nie jest łatwiejszy hol, aniżeli tutaj przy tych drzewach, gdzie ja łowię. I tyle, zobaczymy. Mówiłeś o tym, o pontonie, tak, żeby kołyska, już wędkarz... Będzie kołyska, będzie podbierak ze sztywną sztycą, tak jest. I ponton. I powiem ci, że faktycznie przyjeżdża wędkarz, wtedy nie zabiera żadnych krzesełek. Zobaczcie, to są na wyposażeniu, to nie są jakieś tam plastiki, drewniaki, konormalnie. Fajne, wygodne, bardzo krzesełko, fajne, naprawdę. Bardzo fajne krzesełka.
I tak mówię, zabierasz ten śpiwór, no i swój majdan pod pojęciem, no kulek, tego też nie jest mały, tam się nie ma co oszukiwać, ale taki ponton, gdzie już tylko zabierze silniczek, nie musisz tego składać, pompować tam, piękna sprawa. Słuchajcie, zrezygnowaliśmy, znaczy pierwotnie było ustalone, że zabieramy łódkę zdalnie sterowaną, nie? No, to jest... I powiemy szczerze, dzisiaj właśnie tak rano, żeśmy rozmawiali, że co by było, gdybyśmy tą łódkę faktycznie chcieli zabrać. No nie, ona by po prostu nie pojechała, bo nie ma miejsca. Coś by nie pojechało, tyle, bo no dokładnie. Byliśmy tak narąbani. No ale też przecież ustaliśmy, no bez sensem jest tutaj łódka dokładnie zdalnie sterowana, i tak trzeba... gdzie i tak musisz dokładnie popłynąć, tak, to tak położyć w punkt i tyle, tak? No. Tutaj łódka absolutnie nie jest potrzebna i myślę, że ona by nie miała zastosowania wręcz, bo tu środkiem się nie łowi. Też pytaliśmy Czarka właśnie o to, czy były takie, bo ja miałem pomysł też, mówię, no tą jedną wędkę usilnie bym chciał tutaj gdzieś szukać w tej zatoce, tutaj jest 2,5 do 3 metrów. Czarek mówi, że wielu próbowało, wielu... I zero, no? Mówi zerowe, absolutnie zerowe efekty. Ryba jest nauczona, chodzi brzegami, blisko brzegów i widać tam te miejsca. Powiedział, tylko sami tak nauczyliście. No. Także chłopacy, którzy za nami akurat widzimy, chłopacy siedzą na dębowym. To jest tutaj z lewej strony, za moimi plecami. I oni też faktycznie, no widać, mają też dostęp do drzew, prawo-lewo, ale, ale też wożą tutaj, ile to było? Pod drugi brzeg. Z 200 metrów? No, może kurczę więcej. Może być, nie? No. Też wożą pod drugi brzeg, no i faktycznie ta ryba wie, że tam ten futer tam jest i tyle, tak. I tyle, myślę, tytułem wstępu. Będziemy sobie działać dalej. Trochę tego czasu mamy. Także liczymy, że jednak coś się uda wydubać, nie? Yes, of course, naturally, yeah, well. No to dobrze. Przed chwileczką miałem odjazd tutaj na skrajnym lewym zestawie. Nie wiem, czy ryba jest. Ciężko to jest teraz ocenić z tego względu, że tam przy samej miejscówce miałem zestaw przez haczyk przeprowadzony, także to jest teraz nie do ocenienia. Branie takie było dosyć treściwe, no. Typowe tutaj na tą wodę. No czyli kilka piknięć i swinger pod tym i nic więcej się nie dzieje, bo to... Nie wiem, zobaczymy. Jesteśmy wypuszczeni. Godzinę temu tam był spław. Godzinę temu tam był spław, dosłownie przy tym. A ja sobie zażartowałem i przyniosłem podbierak pod łódkę tutaj z tej strony z drugiej. Zaraz jak podpłyniemy bliżej ściągnę saczyka i będziemy wiedzieć z czym lub z kim mamy do czynienia. No i ryba oczywiście zaparkowała w kniejach, jest rybka. Lubię nie ma, ale oczywiście zaparkowane, ale nie jest najgorzej. Ją trzeba z tego odholować, jeżeli jest. Gdzie jest? Tam. A. Tu. Siedzi, jest. Ale bączuś. Tu ją od razu trzeba go trzeba poczęstować. Nie pozwolić mu uciec. Moment.
dosłownie o lilki się tylko przypiął. Super. Trochę mu tutaj damy. Też się nie może wyplątać chłopak. Przypiął się o ten. Zaraz się uwolnię, spokojnie. Trzymaj mi tylko podbiera chwilkę. O, dosłownie ta gałąź mi tu pomogła w tym temacie. O, zobacz co to jest. To jest do wyciągnięcia? Tak, to trzeba stąd wypieprzyć. Zobacz co tu jest. Zobacz, to mi tutaj do niczego nie jest potrzebne. Zobacz co tu jest. O jest. Trzymaj rybę. O, zobacz to. Zobacz to. Dobra, ja trzymam podbierak. Trzymasz? Tak. To trzeba wyciągnąć i tu po prostu wypchnąć gdzieś. O ja. Wiesz co, bym teraz musiał... Ja bym to musiał... Ty musisz kawałek wpłynąć, Rysiu. Wpłynąć tam pod brzeg, żebym ja to przesunął, wiesz? Bo ja tego nie wyciągnę, tak? A po co to ma tu robić? Brzydką robotę. Płyń, płyń. Po co to ma tu straszyć ludzi? O. O. Tak, spróbuj się do brzegu, Rysiu. O. Dobra, w miarę lepiej. Dobra. Możemy płynąć z rybką do brzegu. Yeah. Jest git. Tu ma ranę ode mnie. Ale nie, tu już miał. Tu był bity przez kogoś, bo ja miałem głęboko wbitą. Psikniemy go lekko. Ładna rybka. Chodź, psikniemy. Tu się nie denerwuj, nie? Nie wiem, czy ty już znasz. Znasz to? Znasz klinika? Nie, nie. Jeszcze nie wiesz, co to jest. Ja. Mam jego matka. Fajna, naprawdę, przy takiej niewielkiej, tak mizernej aktywności ryb, jaką tu dostrzegamy na wodzie, to ta rybka cieszy podwójnie. No, ale nuruje w ten. No, uciekaj, proszę. Opa. Może jakieś przełamanie dla nas w końcu. Słuchajcie. Strażnik buceta. Dlaczego łowienie na smolnie, a zwłaszcza na bagienkach, ma taki swój urok? Jak przyjechaliśmy, nie wiedzieliśmy jednej rzeczy, że za pomostem nie ma WC-tu. Jedynym WC-tem to było wykopanie sobie dołka, załatwienie się i zakopanie tego dołka. Jednak my z Ryśkiem poszliśmy krok dalej. Jesteśmy pionierami, wydaje mi się. W mgnieniu oka wymyśliliśmy własny kibel. Uwaga, patrzcie to. Można? Wiadro. I słuchajcie, to nie jest wiaderko, które sobie stoi na trawie. Tu jest normalnie system kanalizacyjny wymyślony. Pokazuję do tego. Pokazuję i objaśniam. Wykopana dziura. Zobaczcie, ile my możemy tutaj zrobić, że tak powiem, dobrej roboty. Worek na zawartość. Panowie, na klapie się siedzi zajebiście. Zamyka się ładnie. Mamy klapę. Oczywiście, żeby nie śmierdziało ze środka. Tak. No Rysiek jest tak podjarany, że on mówi, że on już praktycznie brań nie potrzebuje. Ja już tutaj będę siedział teraz. A tu kawkę będziesz pił sobie? Będę pobierał opłaty. Super. Ej, korzystałeś już z tego? Bo ja tu tą folię ułożę. No weź tam, zamieszaj dobrze, żeby się ułożyło. Dobra. Cudownie. Można? Bajeczka. Można. Także dla tych, co nie byli jeszcze na bagienkach, a będą chcieli przyjechać. Nie tylko na bagienkach. Słuchajcie, idealnie się do tego nadaje wiadro od peletu firmy Carp Gravity. Kulek. Kulek. Kulek.
czasów. To był squid. Teraz dopiero będzie squid. Teraz będzie super squid. Nie, teraz będzie muszla. Teraz będzie łamane przez poufne. Dobra, nara. Oczywiście już tutaj kolejnego wejścia nie będzie w tym miejscu. Nie, nie. Nie będziemy stawiać hardkoru, nie? No. Zajrzyjmy teraz tylko inno komisyjnie w czarną. Czarna dziura jest pusta. Do czwartku będzie pełna. Nara. Króciutkie zdanie raportu relacji z wtorkowego wieczoru. Siedzieliśmy sobie dzisiaj cały dzień, oczywiście kompletnie nic się nie działo. Poprzewoziliśmy zestawy, poszukaliśmy trochę innych miejsc. Przynęty też w pewnym stopniu pozmienialiśmy, chociaż to naszym zdaniem niewielki miał wpływ w ten sposób. Kompletnie nic się nie działo. Siedzieliśmy tutaj sobie już po obiadku, bliżej, że tak powiem, wieczornej toalety, ale jeszcze było widać, było widno. No za 28 była. Nie, ale ten spław, który aha, był, spław. To było o 7. 18.30. O 7. No. Dosłownie 2 metry od miejsca, gdzie mam zestaw, a dzień wcześniej miałem tam dokładnie zestaw, no spławił się ładnie karp. I dla jaj tak sobie poszedłem, bo tutaj miałem podbierak oparty o namiot i wstałem, poszedłem, ten podbierak przyniosłem tutaj pod ponton. No i po godzinie dosłownie tutaj nie ma rolady, bo akurat zestaw, który mam tam, miałem tam ulokowany, już mam teraz ponownie wywieziony. Jest położony zestaw, na przeszkodzie stoją drzewa, opadające konary, tam jest haczyk, czyli żyłka wychodzi do góry i dopiero za tym drzewem opada. Także branie wyglądało na tej zasadzie pip, piri, pip i swinger przy kiju. Żyłka się naciągnęła, a, i to jest wszystko. No i chwyciliśmy wędkę, wsiedliśmy w ponton i szybciutko dopłynęliśmy tam. Udało nam się tą rybę wyholować. Ryba nie była dużych rozmiarów, nie ma to naprawdę znaczenia. Fajnie, że jakieś takie przełamanie przeszło po tych dwóch dobach, gdzie po prostu no, sygnalizatory jak zaklęte milczały. Ryba o tyle dobrze, ona już widziałem, miała zakusy, żeby w lewą stronę właśnie odbić pod ten konar, ale po drodze miała tą taką gałąź i ona się niestety owinęła wokół tej gałęzi i już jej nie mogła sama ze sobą tam pociągnąć. I to mi pomogło, bo dopłynąłem, chwyciłem tą gałąź i... No. To jest zestaw, co powiedziałeś przed chwilą, że... No, jest branie. Na żywo. Że wzdręga się, o mózg zahaczyła. Dzisiaj mi się zahaczyła o oko. To jeszcze tylko szybko... No, jedziemy. Jedziemy z tematem. Nie, nie tnij tego. O, masz opad, jedzie do brzegu. Czekaj, czekaj. Dobra, jedziemy, panie. Dobra, wrócimy później. Przed chwilą właśnie nagrywaliśmy i przerwaliśmy. No, Rysiu wykrakał, bo już byłem nagrzany, że... Akcja gazeta. No, że w krótkim czasie uda nam się fajne przełamanie zrobić, ale to była gazeta, czyli leszcz. Tyle, no teraz trzeba wywieźć w tą ciemnicę i tyle, no może faktycznie przyjdzie jakieś przełamanie. Zobaczymy. Chciałem wam pokazać, żeby już tu nie nudzić, jak wygląda kwestia wyholowania właśnie ryby z zaczepów, z takiej trudnej miejscówki. Obrócę sobie tylko ekranik, wam to pokażę. Ja akurat tutaj miałem zestaw Roni Riga. Tu się wszystko praktycznie rozpieprzyło w tym, co mogło. O, tak wygląda. To była oczywiście plecionka w otulinie. No ta otulina, nie ma co ukrywać, w jaki sposób zabezpieczała ten rdzeń tej plecionki. Tu wszystko pozjeżdżało, aczkolwiek nigdzie się sama plecionka nie przetarła. 25 lb. Tutaj zgubiłem obciążenie na przykrętliku, także nie wygląda to za ciekawie. Praktycznie ryba wyciągnięta i zaraz zestaw cały do wymiany. Także i powiem wam z moich takich spostrzeżeń. My jeszcze mieliśmy okazję tą rybę płynąć po tą rybę, jak było w miarę widno. No to było tak króciutko. Ale powiem wam, że naprawdę jeżeli przyjedzie się tutaj samemu i wyciągnąć rybę stamtąd, to jest mistrzostwo świata. Jestem no, pełen podziwu dla ludzi, którzy tak robią. Naprawdę, to tutaj jest... Nie ma w ogóle co do tego dyskusji. Wiesz, bo... żeby się nie nadziać pontonem na jakieś tam żgaje, jest, co wystają też. Ryba po prostu, no... Trzymaj wędkę, operuj wędką, tak. Operuj pontonem, jeszcze haczykiem na końcu podbierak, i szukaj, nie? Tak. No to jest...
naprawdę jestem pełen podziwu, nie? Mhm. Mówię, my mieliśmy takie przetarcie wczoraj, że jeszcze było w miarę jasno, nie? Chodź tu. Paczacz. Nie idę. Tu będę stał. I? Anonymous. No i tyle. Wczoraj nic nie nagrywaliśmy. Nie, wczoraj nagrywaliśmy, zrobiliśmy zajaweczkę. Rano. Rano przed południem, mówiąc o tym, że... Bo z wtorku na środę mieliśmy tego małego bączka i w tej zajaweczce mówiliśmy, że wiedzieliśmy, że u kolegi Dawida na Głównym nic się nie działo. Nie wiedzieliśmy, co tam koledzy na Dębowym, no też podejrzewaliśmy, że mizeria. I tutaj przypłynął do nas Czarek wczoraj, jak chłopaków, zanim chłopaków zwoził, mówił, że no wyciągnęli piękną rybę pod Trzcinami, czyli tam z tamtej strony. Czyli wozili na drugi brzeg, pełnouski karp, 19500, nie? Też chłopacy siedzieli, no od niedzieli, bo oni przyjechali tak jak my. Od niedzieli byli, dobrze mówię chyba. Od niedzieli do środy, wczoraj zjeżdżali, no i też generalnie do tamtego czasu bez brania. I, no piękna sprawa, tylko im pogratulować, nie? Tym bardziej, że też byli tu pierwszy raz. Piękną rybę wyciągnęli. Od Czarka słyszeliśmy, że w drugiej części wody tych spławów było naprawdę sporo, ale ta ryba też tam z nimi nie współpracowała. No i tyle, no tak to bywa. No. Na pewno to jest teraz ta dla nas woda z typu musimy tu wrócić. I wrócimy w przyszłym roku, nie wiem w jakim terminie, to sobie ustalimy. Przyjdzie zima, to będziemy myśleć, gdzie pojedziemy. Jest to dla nas jakaś tam kolejna lekcja. Woda na pewno z kategorii niełatwej, myślę, że to nie jeden potwierdzi, nie będziemy się usprawiedliwiać ani pogodą, niczym innym. Taki termin wybraliśmy, w takim mogliśmy tu przyjechać i tyle, tak? No. Ale ten, kto tutaj przyjedzie pierwszy raz, to się zakocha. To ma jak w banku. Jest totalna cisza. Ja sądziłem, że tu generalnie natura jeszcze będzie dawała jakieś tam swoje odgłosy, natomiast las jest sosnowy, także tutaj miejsce do bytowania ptaków nie za bardzo, bo te drzewa wysokie, smukłe. Jest totalna cisza, a jest tak ciemno wieczorem. No dzisiaj w nocy jak płynęliśmy, to jeszcze była mgła. No masakra, mgiełka, gdybyśmy sobie sporo tutaj wilgoci w powietrzu. Lampki nawigacyjne nie powiesili na namiocie, to byśmy musieli wracać przy Trzcinach, nie? Tak jak dosłownie, mówiłeś. No, dosłownie, brzegiem, bo... Tak, to jest nie do odszukania, nie? Jak ktoś chce właśnie taki uciec z dala od tego świata doczesnego, to jest bajeczka. Tak czy owak wszystkich zachęcamy, nie? Żeby tutaj przyjechać i się spróbować. Na razie. Na razinek.